Alleluja. Alleluja. Chwała Bogu, spotykamy się na kolejnym, nazwijmy to, kazaniu. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj pokrótce wyjaśnili sobie taką jedną rzecz. Nie ma dużo czasu, więc nie chcę się na tym dużo skupiać, ale jak dobrze wiecie, 8 listopada są teraz za dosłownie, no powiedzmy, 2 tygodnie są wybory w Ameryce, jak się dobrze orientujecie, i jak wiemy, naczelnymi kandydatami są Donald Trump i pani Clinton, prawda? Więc może ktoś z Was miałby pytania, na kogo głosować, czy głosowanie w ogóle chrześcijanie powinni protestanci angażować w głosowanie. W Ameryce wiemy, że jest ich bardzo dużo. Masę jest protestantów w Ameryce. Jak to do tego wszystkiego podejść, prawda? Na kogo głosować? Może ktoś mieszka w Ameryce, czy wybiera się do Ameryki, czy interesuje się tematem, więc postaram się szybciutko pokazać, jak to wygląda. My jako chrześcijanie, wiecie, ludzie, kiedy głosują, to głosują z różnych pobudek. Zgodzicie się z tym, prawda? Jak ludzie idą głosować, to idą głosować według ich postrzeganego kandydata. No, ten kandydat może poprawić coś, prawda? Jak ludzie są w Polsce, głosują podczas wyborów na przykład prezydenta, czy tam innych wyborach, to sugerują się tym, no może coś się poprawi, może coś będzie lepiej i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście niestety wybory często są to takim wielkim spektaklem, ponieważ no wiadomo, jest dużo do zyskania, dużo do stracenia, prawda? A więc wybory są takim ważnym momentem. My jako chrześcijanie powinniśmy się modlić w Polsce, jako protestanci powinniśmy się wstawiać, ale żeby się właściwie modlić o cokolwiek, jakkolwiek właściwy sposób podejść, to musimy wiedzieć pewne fakty, które są niezaprzeczalne, które nie są nakręcone przez media. Nie wierzycie, jak bardzo media może próbować przekręcać na pewną, wiecie, stronę. Nawet nie wierzycie, ale tak jest niestety. I to, co może oglądaliście troszeczkę, teraz się właśnie skończyła 3. debata między Clintonem a Hillary Clinton a Trumpem. I tam jasno wyrazili, powtórzyli, pokazali, można powiedzieć, swoje pozycje. A zatem jest to czas, aby modlić się w tej kwestii, ponieważ tak, aby Pan Bóg zrobił cud. W Ameryce potrzeba cudu. Ja nie chcę się wypowiadać dużo, bo naprawdę nie mam czasu. Co w Ameryce się dzieje od ostatnich, szczególnie 8 lat, dużo wcześniej już się to zaczęło, ale szczególnie ostatnie 8 lat przyniosło dużo złego do Ameryki, dużo złego przeciwko chrześcijanom. Dodatkowo w Ameryce, i to muszę powiedzieć, jest dużo, dużo ustrojstwa, ekumenizmu, dziadostwa. Zamazywane są granice i z powodu tego, że ja wierzę, dużo chrześcijan traktuje Boga lekko, dlatego są pewne rzeczy, jakie są. Ale dobrze, skupmy się tu na pewnych rzeczach. Czytałem debatę, nie mam czasu tego oglądać wszystkiego, czytałem o wydrukowaną debatę. Tam jasno kandydaci się wyrazili, jakie są ich pozycje. Może odpowiedzmy kilka sobie tutaj spisałem, żeby to było szybciej i bardziej, no, bardziej to szybko do przodu poszło. Kandydaci mieli się powiedzieć na temat kilka takich aspektów, jak posiadanie broni, aborcja, jak ma wyglądać Sąd Najwyższy, który powinien obsadzać
co ci, którzy w sądzie mają zasiadać, czy zasiadają, mają albo powinni robić. Później jest kwestia imigracji, czyli dużych problemów dla Ameryki teraz, tak jak dla Europy. Kwestia radykalnego rozwiązania islamu, umów, które Ameryka zawarła, tam jeszcze parę rzeczy takich jak na przykład, to jest ważne oczywiście, praca. Każdy kandydat no niby miał pokazać, co on chce zrobić i w jakim kierunku pójść. A więc no, ja nie rozumiem chrześcijan, tak zwanych protestantów, którzy głosują na kogoś, kto jest przeciwko Słowu Bożemu. Nie rozumiem tego. I oczywiście wielu powie, wiesz, tam są ludzie nienawróceni i tak dalej, ale z drugiej strony możesz zobaczyć, i podobnie w Polsce, jakimkolwiek innym kraju, że jeśli kandydat jasno przeciwko Biblii występuje w bardzo bezczelny sposób, tak jak to robi na przykład Clinton, jak możesz głosować na taką osobę? Powiedz mi. Dobrze, to bo nie mam dużo czasu. Przyjrzyjmy się kilka tym rzeczom. Sprawa posiadania broni jest bardzo gorącą sprawą i w Ameryce bardzo dużo ludzi posiada dużą liczbę broni. Amerykanie nie posiadają tam jednej broni na głowę, tylko dużo więcej. I to jest bardzo gorąca sprawa, ponieważ pan Obama zaczął pewne akcje po to, żeby ukrócić dostęp do broni. Jak to wygląda u kandydatów? Trump oficjalnie, można sobie zobaczyć, uzyskał wsparcie tak jednej z, czy nie wiem, czy największej, czy jednej z większych organizacji zajmujących się bronią, to się nazywa NRA, National Rifle Association. I on uzyska, i oczywiście on jest jak najbardziej, aby Amerykanie mogli posiadać swobodnie broń. Clinton natomiast jest jak najbardziej za tym, żeby kontynuować to, co Obama zaczął, a zatem stopniowo, wiecie, najpierw kreować precedens, a zatem weźmy broń tym takim grupom, no bo jeżeli można czymś budować, to później tak zacznę, no później wezmą inną grupą, prawda? Więc tak na zasadzie to działa. Kwestia aborcji, Trump przez debatę nie bał się powiedzieć, jest absolutnie, jak oni to nazywają w Ameryce, jest absolutnie pro-life, bo wiecie, są dwie grupy pro-life, czyli za życiem, tak? I druga jest pro-choice, bardzo takie sprytne, lewicowe posunięcie, wiecie, wybór, za wyborem. Tylko nie mówię, żeby była, wiecie, za życiem, ale żeby za wyborem była. I dlatego Trump jasno to podkreśla, jest zdecydowany na 100% pro-life. Natomiast Clinton wierzy, że ta sprawa Roe versus Wade, przepraszam, a to była sprawa taka przełomowa, która otworzyła tą lawinę 50 plus przeszło, no różnie podają, niektórzy 70, niektórzy może 100 milionów, ja nie wiem, są dane, więcej można zobaczyć, gdzie około 50 oficjalnych milionów od 1973, pani Clinton dalej chce to kontynuować. Mało tego, według jej słów własnych, bo to co ja mówię, to nie jest to, co ja uważam, moje temat i tak dalej, ale pani Clinton powiedziała, że płód nie ma konstytucyjnego prawa, czy konstytucyjnych praw, więc potrzeba robić więcej aborcji. Według mnie pani Clinton twierdzi, że jeszcze aborcja nie jest dostępna, jak potrzebna. I również wiecie, że jest taka, jak oni to nazywają, late term partial birth abortion. O co tutaj chodzi? Właściwie dziecko jest już
no prawie, wiecie, wychodzi i oni chcą go zabić, prawda? Więc on jest zdecydowany, żeby to robić. Pod pozorem oczywiście dobra kobiety, prawda? Dobra kobiety. Inna kwestia następnie jest Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy, jak wiecie, do Sądu Najwyższego się zasiadają ludzie w Ameryce, którzy, jak widać, skąd to wiem, no bo po decyzjach, które podejmują Obama, kiedy przyszedł, robił różne roszady, różne maklejki i tak dalej, więc dzisiaj w Sądzie Najwyższym są różni ludzie, którzy, jak wiecie, w 2015 chociażby postanowili sodomitów, prawda, dopuścić, żeby to zdrożność, która zrobiona przez nich, aby była usankcjonowana prawnie w Ameryce, prawda? Więc oczywiście pani Clinton twierdzi, że ci, którzy będą zasiadać, czy zasiadają w Sądzie Najwyższym, powinni być jak najbardziej proaborcja, właśnie kontynuacja tego, co Obama zaczął, zapytanie, kogo by chciał, czy kogo widzi tam, jak widzi w ogóle Sąd Najwyższy, bo to też jest bardzo ważne w kraju, jak to sądownictwo będzie wyglądać, jak ludzie tam siedzą przede wszystkim. I on tylko odparł, że chce, aby ludzie, którzy tam zasiadają, byli za tak zwaną drugą poprawką do amerykańskiej konstytucji. Co to jest? Wystarczy sobie poczytać, prawda? Zróbcie małą lekcję. Kolejna kwestia jest imigracja. Imigracja jest taką fajną rzeczą, bo imigracja, można powiedzieć, była w przeszłości, nie jest to coś charakterystycznego dla naszych czasów, a jednak wiemy, że problem jest co na przykład nielegalna imigracja, masowa imigracja pewnej grupy ludzi. Ja się śmiałem, jak to czytałem tą debatę, bo tak sobie mówię, Obama cały czas tych, wiecie, tych nielegalnych tam promuje i tak dalej. I po co to wszystko? Tak sobie pomyślałem, tak do głowy przyszło, no. Pewnie wybory się szykują i jak Obama i tych Syryjczyków poprzywozi, tych Islamczyków, no to wiecie, jako no powiem, że oni nie chce, prawda, wszystko im zapewni, no to by potrzebne, żeby głosowali na Clinton po prostu, prawda, więc takie są właśnie naklejki. I jeśli chodzi o imigrację, to co pani Clinton chce zrobić, to na przykład zagwarantować pakiety obywatelstwa dla nielegalnych na przykład imigrantów. To jest to, co ona powiedziała. To nie jest to, co ja jej sugeruję, to jest to, co na debacie powiedziała. Trump natomiast uważa, że państwo powinno być państwem prawa, widzi, żeby zamknąć granice, twierdzi, i tam jakiś artykuł też się pokazał, to, że właśnie ta straż graniczna, wiecie, no to jak się to nazywa, straż graniczna, to osoby, które zajmują się zabezpieczaniem granic, można powiedzieć, prawda, żeby ktoś się nie dostał, żeby to wszystko było dobrze. Ponoć oni są grubo za nim, ponieważ on po prostu reprezentuje ich interesy, prawda, inaczej jest to, kiedy granice są otwarte, może ktokolwiek wejść. Trump twierdzi, że osoby, które wchodzą do kraju, są nie wiadomo, kim są, nikt nie sprawdza, a później co wynika, że no niestety dzieją się później przestępstwa w kraju, prawda? Nie wiem, jeśli dzieje to czasem, może to sobie poczytać, poszukać gdzieś. Wskazuje tutaj Obama na to, że Obama oczywiście, jak dobrze wiemy, jest za tym, żeby tych uchodźców przesyłać, a Clinton chce nawet, żeby ich było jeszcze więcej. Zaraz będę kontynuował na następnej części.